Chciałbym was poprosić, abyście wstali, by taki moment mógł nastąpić w naszym życiu. Musi nastąpić spotkanie z Bogiem. I o takie spotkanie prośmy za chwilę, a właściwie już zacznę czytać, przekazywać Ewangelię. Postaram się znaleźć w tych ludziach, którzy w tej Ewangelii będą występować. I osobiście proponuję ci ślepca. W końcu takim jesteś. Ewangelii według świętego Jana. Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia. Uczniowie jego zadali mu pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy, on czy jego rodzice? A Jezus odpowiedział: ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice, a stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boga. Potrzeba nam pełnić dzieła tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata. To powiedziawszy, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny, nałożył je na oczy niewidomemu i rzekł do niego: idź, obmyj się w sadzawce Siloam, co się tłumaczy posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił, widząc. A sąsiedzi, ci, którzy przedtem widywali go, jako żebraka, mówili: czy to nie jest ten, który teraz siedzi żebrze? Jedni twierdzili: tak, to jest ten, a inni przeczyli: nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił: to jestem ja. Mówili więc do niego: jakżeż oczy ci się otwarły? On odpowiedział: człowiek zwany Jezusem uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie: idź do sadzawki Siloam i obmyj się. Poszedłem więc, obmyłem się i przyjrzałem. Rzekli do niego: gdzie się on jest? On odrzekł: nie wiem. Zaprowadzili więc tego człowieka niewidomego jeszcze do niedawna do faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy więc pośród faryzeuszów rzekli: człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli: ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? I powstało wśród nich rozdwojenie. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: a ty co o nim myślisz, w związku z tym, że otworzył ci oczy? On powiedział: to prorok. Jednakże Żydzi nie wierzyli, że był niewidomy i że przejrzał. Także przywołali rodziców tego, który przejrzał, i wypytywali go w słowach: czy waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomym urodził? W jaki sposób teraz widzi? Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli: wiemy, że to jest nasz syn, że się urodził niewidomym. Nie wiemy, jak to się stało, że teraz widzi. I nie wiemy, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie jego samego, ma swoje lata, niech mówi za siebie. Tak powiedzieli jego rodzice do Żydów, gdyż bali się. Żydzi bowiem postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wykluczony z synagogi. Oto dlaczego powiedzieli jego rodzice: ma swoje lata, jego samego zapytajcie. Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy, i rzekli do niego: daj chwałę Bogu, my wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem. Na to odpowiedział: czy on jest grzesznikiem? Tego nie wiem. Jedno wiem, byłem niewidomy, a teraz widzę. Rzekli więc do niego: cóż ci uczynił? W jaki sposób otworzył ci oczy? Odpowiedział im: już wam powiedziałem, a wyście mnie nie słuchali. Po co znowu chcecie słuchać? Czy i wy chcecie zostać jego uczniami? Wówczas go zelżyli i rzekli: bądź ty sobie jego uczniem. My jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza, co do niego zaś nie wiemy, skąd pochodzi. Na to odpowiedział im ów człowiek: w tym wszystkim to jest dziwne.
że wy nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył. Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje. Natomiast Bóg wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, my nie mógłby nic uczynić. Na to dali mu taką odpowiedź. Cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas pouczać? I precz go wyrzucili. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz. Spostrzegawszy, rzekł do niego: czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział: a któż to jest, Panie, abym w Niego wierzył? Rzekł do niego Jezus: jest nim ten, którego widzisz i który mówi do ciebie. On zaś odpowiedział: wierzę, Panie. I oddał mu pokłon. Jezus rzekł: przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, aby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi. Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z nim byli, rzekli do niego: czyż i my jesteśmy niewidomi? Jezus powiedział do nich: gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie: widzimy, grzech was trwa nadal. Oto słowo Pańskie. To bardzo trudna proklamacja dzisiejsza. Bardzo trudno skierować do was kilka słów, wygrzebać gdzieś się ze serca, wygrzebać z głowy, zrobić z tego jakąś całość i powiedzieć to, co się powinno powiedzieć. Jezus powiedział: jeżeli nie wy, kamienie będą wołać. Jeżeli nie diakon, kapłan, biskup, a więc ci, którzy z urzędu są powołani, ze święceń do głoszenia Bożego Słowa głoszenia, kamienie zaczną wrzeszczeć. Nie chcę stanąć przed Jezusem kiedyś. Nie chcę stanąć, żeby On powiedział: zobacz, te tony kamieni wołały za ciebie. Nie byłeś tym, kim powinieneś być, głosicielem. Trzeba się podjąć tego obowiązku dzisiaj też. Wrzask, jazgot, krzyk. Co się stało? Dzieci, dlaczego oni się wydzierali z Ewangelii? O co im chodzi? Czy oni naprawdę pogłupieli, czy dopiero chcieli zgłupieć? Czy naprawdę byli tak pyszni, tak zawistni, tak wściekli o ten wzrok tego człowieka, który od urodzenia był chory, niewidomy? O człowieka, który tylko słyszał, nie widział nikogo i niczego? O co oni się darli? O co im chodzi? Po co ta cała histeria w tej Ewangelii? Po co to wołanie rodziców i krzyk, pytanie, przesłuchania, prokuratorzy, sędziowie, Sanhedryn, pyskówka z tym człowiekiem, który jednoznacznie twierdzi: ja jestem tym, który nie widział. Ja się urodziłem niewidomy. Ślepy byłem, no. I o co wam chodzi? W końcu zdenerwowany wykrzyczał im na kolejnym przesłuchaniu, że i wy chcecie być jego uczniami? To prorok, to Bóg. Nie umiał go określić. On był ślepy. No i co z tego, że widział? Widział świat? Może, tak myślę, może się zachwycił pięknem nieba, ptaków, ziemi, drzew, po prostu otoczenia. Może po raz pierwszy zobaczył oczy swojej matki, ojca, ale też zobaczył wściekłych faryzeuszy. To wszystko było u niego po raz pierwszy. On był ślepy, mimo że widział, że się cieszył. Został uzdrowiony tylko organ jego ciała. Zostały uzdrowione jego oczy. Jeszcze nie widział. Nie widział tego, co się widzi duszą. Nie dojrzał tego, co dojrzała w pewnym momencie swojego życia Hania i Marcin. On jeszcze nie mógł tego dojrzeć. On tylko widział ich. Widział wolność, cieszył się nią. Dziwił się, że krzyczą na niego, że wrzeszczą, że go targają i chcą od niego koniecznie wydusić, aby powiedział, że to nie, on widział zawsze, on nie żebrał, on nie był przy Jerozolimie, przepraszam, przy świątyni, on nie wyciągał rąk po pieniądze, on był okej, żeby tylko być, jak to się dzisiaj mówi, prawowierny, czy jakoś tak poprawny politycznie, czy poprawnie partyjnie, to się tak dzisiaj mówi.
A on się sprzeciwił temu wszystkiemu. Nie chciał być poprawny. Chciał być prawdziwy, uczciwy. Ślepota. Różna może być. Najgorsza jest ta w środku. Ta zniszczona grzechem w serce. Różnym grzechem. To było ich tylko kilka podanych. Dużo ich jest, różnych, różnorakie. Dotykają nas zawsze, bo piekło huczy. Piekło się wścieka i piekło się rusza. Ja przed niedzielą, czy na początku już tego tygodnia, w Rzeczpospolitej jest fotografia. Zdjęcie, właściwie fotka z Woodstocku. Piękne zdjęcie. Jedni się bawią w terapię, tarzają się w błocie, wzmocnionym moczem, żeby jakoś bardziej to wszystko działało. Noszą się na plecach, na ramionach, śmieją się, kwiczą. Takie zdjęcie, a z boku zdjęcia wypowiedź dwóch osób. Pierwsza wypowiedź jest pana przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, pana Buska. Mówi tak: wy jesteście przyszłością Europy. Brawo, panie przewodniczący, to jest na pewno przyszłość Europy. Jak taka Europa będzie, to my idziemy niedługo na drzewa. Przeżywamy wtórne nawrócenie i jedyna radość tego, to będziemy ekologiczne banany wsuwać, bo nam nie będą musieli przywozić w statkach. Jest jeszcze druga wypowiedź pana reżysera, pana Wajdy. Pan Wajda mówi tak: zrobimy prezydentem Owsiaka. O, jak ja się ucieszyłem, ludzie. Jak ja bym chciał, żeby on był prezydentem. Pomyślcie sobie. Postawił mu jeden warunek. Bo on powiedział tak: Jurek, ale ty startujesz pod hasłem rób ta, co chceta. Jeżeli by wystartował pod tym hasłem, ja do niego lecę i mówię do niego: panie prezydencie, proszę cię o pieniądze na Rzepczyno. Moje chłopaki nie mają czym jeździć, kładów nie mają, a może tak z 10 chociaż im dać na 30. Panie prezydencie, wychowawcy, nauczyciele gwiżdżą, mają słabe pensje. Może pan by tak coś pomógł? No rób to, co chce, ja właśnie chcę. Ja chcę to robić, jak tak chcę. Może pan mi dałby pieniądze na jakiś remont, dokończenia w Rzepczynie, żeby ci wychowankowie jakoś wreszcie po ludzku mieszkali i porządnie żyli? Ciekawe, co on by mnie powiedział. No ciekawe, a może by te jego borosy mnie wpuścili w ogóle do niego. No nie wiem. Dziwię się ślepocie ludzi. Dziwię się tym, którzy krzyczą. Jak na tego człowieka. Dziwię się tobie. Mocno się tobie dziwię. Nie widzisz świata? Ślepy jesteś. Widzisz. Widzisz ludzi. Widzisz to, co cię otacza. A widzisz od środka. A widzisz oczyma duszy. Czy widzisz zło, które się mówi, wy jesteście przyszłością Europy w takim stanie? Czy popatrzyłeś na ludzi? Za 4 złote sprzedawali kromkę chleba powodzianą. Za 20 złotych bochenę chleba. Krzyżyki mieli na piersiach. Ludzie to byli wierzący. Ślepoki jedne. Widzieli pieniądze, widzieli chleb. Widzieli nędzę ludzi. Upapranych po pachy w błocie. I za 4 złote chleb sprzedawali. Bluźniercy. Za 10 złotych butelkę wody. Widziałeś? Ślepych ludzi? W Czechosłowacji. Polaków i Rumunów złapali. Okradali domy powodzian. Patrzę na świat. Patrzę się na ciebie. Widzę twoje oczy. Dziewczyny ładnie umalowane, piękne, ładne oczy. Niebieskie, szare, głębokie. Myślę, ile widzisz? Jak sięgasz daleko? Widzę, panowie, wasze oczy. Przenikliwe, mocne, wściekłe nieraz. Widzę wasze oczy reagujące bardzo wyraźnie na obraz, na człowieka. I myślę, ślepy? Czy jednak może widzi? Można zobaczyć. Daty trochę później, ale rok podam dobry. To był Wielki Post, 2008 rok. Nie podam nazwisk, imion, nic, nawet miejscowości nie podam. Bo tutaj są ludzie, którzy być może znają tę osobę, bardzo dobrze ją znają.
Przyjechał Łazarz, powiedzmy. Jeden z osób mówi, że nie będzie chodzić na żadne zajęcia, bo jest po prostu Świadkiem Jehowy i ma wszystkiego dość. Dobrze, nie chodź. Mówię, czy zrobisz 3 punkty w programu? Śniadanie, obiad, kolacja, resztę rób co chcesz. I potem była przed ich wyjazdem wściekle długa rozmowa z tą osobą, z dziewczyną. A 25 czerwca, też tego roku, podam ci dokładnie, godzina 21:25, 26 sekund, odebrałem takie SMS-a. Czytam jego treść. Ja oddałam, to znaczy zostałam przy sali, to znaczy zostawiłam przy sali Królestwa Świadków Jehowy Biblię, wydaną przez nich. Chcę kupić nową i powiem szczerze, ta decyzja była trudna, bo to tak, jakbym rozstała się z jakimś częścią dzieciństwa, ale wiem, że dobrze zrobiłam. Odzyskała wzrok. Śliczna dziewczyna. Ślepa była. Ta dwójka też. Do jakiegoś czasu tylko. A tego samego roku, a więc 2008, 7 września, w Rzepczynie była jej pierwsza komunia święta. Sam jej udzielałem. Cieszyłem się jak dzieciak. A 27 czerwca, rok temu, prawie rok temu, trochę więcej, w swojej miejscowości rodziny wzięła ślub kościelny. Ja ją znam. Sporo was z was też ją zna. Ona zobaczyła. Ona spojrzała na świat już oczyma innymi. Ona już nie potrafiła powiedzieć na chamstwo, na świństwo, na grzech, na zło. Nie potrafiła powiedzieć takie czasy, tak wypada, tak trzeba, tak wszyscy. Nie szukała już usprawiedliwienia. Hania też już nie szukała. Marcin też już nie szukał. Spojrzeli na świat zupełnie inaczej i nazywali chamstwo chamstwem, a bohaterstwo bohaterstwem. Spojrzeli na świat nie oczyma innych, którzy fałszywie wołali do ludzi z Woodstocku: wy zbudujecie Europę, pewnie małp. Oni zobaczyli świat w wymiarze, właśnie w jakim? W jakim wymiarze oni zobaczyli świat? Pamiętasz końcówkę Ewangelii? Przypomnę ci. Wyrzucili go, bo był prawdziwy. Wyrzucili im go, bo im powiedział prawdę. Nie cierpieli go, bo nie dał się zgnieść. To nie był już człowiek, który można było manipulować, którego można było trzaskać po kątach tu i tam. To był człowiek, który stał się sobą i powiedział dokładnie nie. Nie wiem, kto on jest. Nie znam go. Zupełnie go nie znam. A Jezus do niego mówi: czy ty wiesz, czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On powiedział: któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Rzekł do Niego Jezus: jest Nim ten, który Go widzisz i który do Ciebie mówi. On zaś odpowiedział: wierzę, Panie, i oddał Mu pokłon. Potrafisz to zrobić? Temu Jezusowi z Ewangelii. Uwierzyć, oddać pokłon i odzyskać wzrok. Tak jak odzyskała dziewczyna, o której przed chwilą czytałem. Jak odzyskali ci, którzy mówili: wiesz co, ja w to nie wierzę, wiesz, ja za długo żyję na świecie. Tak tchórzliwych ludzi jak ty, to ja nie widziałem. Poważnie. Pojedziesz do Warszawy, będziesz wrzeszczeć: krzyż zbudujemy z butelek, z piwem czy tam czym innym, będziemy krzyczeć, nie? O tolerancji religijnej będziesz mi mówił, ty bzdury mi przepraszam, nie mówił bzdur. Będziesz mi mówił o jakiejś wolności? A co to jest wolność? Wtedy, kiedy wykpisz innego, tak? Kiedy krzykniesz: w imię wolności schowamy religię do zakrystii, dojdziesz w kąt, w imię wolności nie wyznam swojej prawdy, w imię wolności wyprę się Jezusa, w imię wolności nie będę wierzyć, bo ja chcę być kim? Kiedy ty wreszcie otworzysz oczy tu w środku? Tchórzem jesteś. Ja nie kłamię. I nie mam ochoty cię denerwować ani cię podpuszczać. Mam tylko jedną ochotę, żeby mnie Jezus nie nazwał tchórzem. Jesteś tchórzem, bo się kartą ukłonisz. Narkotyką się ukłonisz. Łajdaczyć się będziesz. Pieniądze będziesz liczyć. Sprzedasz wszystko i wszystkich. Matkę, ojca sprzedasz, dom sprzedasz, żonę sprzedasz, dzieci sprzedasz, wszystko sprzedasz. Autem będziesz jeździć.
godność sprzedasz, wartość sprzedasz, siebie sprzedasz, a w sobie Boga sprzedasz. Takim jesteś. Czy musisz takim być? Nie, nie musisz. Zobacz, ona rzuciła. W kąt. Butelki, wszystko. A diabeł, który już leciał z nożem, zarżnąć ją, bo przecież tam już czekali na nią gdzieś, w odejściu od Boga, przegrał z Jezusem. Wszyscy przegrają z Jezusem. Wszyscy. On jest Bogiem jedynym, wiernym, mocnym. On jest Bogiem krzyża, zmartwychwstania, jest Bogiem życia. On jest Bogiem światła. Jeżeli takiego Boga nie przyjmiesz, to przyjmiesz Boga takiego, jakiego ci tam dadzą. Ja nie wiem, co ci dadzą. No. Raz ci pracę dadzą za lepsze, gorsze pieniądze, raz ci dadzą, ja wiem, może swawolną miłość i powiesz, jaka jestem, wolna, wolny, mnie wolno. No, nie wiem, co ci tam dadzą, może ci dadzą pieniądze za coś inne. I co? Naprawdę? Wybrałaś bożka takiego? Takiego dzikusa? Wybrałaś takiego bożka, który cię w końcu kopnął, zniszczył i rzucił na ziemię? A Jezus przychodzi się pyta ciebie. Ty się go zapytaj najpierw. Nie znam cię, mistrzu. Kim jesteś? Tym, który ci otworzy oczy. Jestem tym, który ci otworzy oczy na świat, na ludzi. Otworzy oczy na twoją własną wartość. Jestem tym, który krzyżem otworzył ci niebo. Jestem tym, który cię ukochałem, tak wściekle cię ukochałem, że ty nawet nie wiesz, co to znaczy miłość. Ukochałem cię ponad czas, ponad ludzi, ponad grzech, ponad zło. Ukochałem cię tak daleko, że rozerwali mnie Bóg na krzyżu, byś mógł być obmyty moją wodą, to znaczy Duchem Świętym, to znaczy być posłanym, to znaczy przyjąć wartość dziecka Bożego. Zresztą po co ja ci będę to wszystko mówił? Dziecko to i tak pojutrze czy jutro stąd wyjedziesz. I co z tego, że jutro być może się zdziwisz? Tu będzie ich kilku. Dwóch powie Jezusowi raz na zawsze: czystość, ubóstwo, posłuszeństwo. Inni może na 3 lata. Zobaczyli Boga. Ty się na nich spojrzysz i powiesz: głupole, nie z tego świata. Odwróć to pytanie. No, obraź się na mnie. Głupolu, który Boga nie widzisz. A tak naprawdę to mi ciebie żal, wiesz? Kupują cię, sprzedają, ciskają. Jesteś taki uchachany, prawda? Ależ ci dobrze z tym, nie? Być małpą w klapce i pajacem, którego się porzuca. Chcesz? Wybrałeś? Szczęść Boże. No, można i tak. No można, można. A można inaczej. A można po człowieczemu. I chyba to drugie jest bardzo ważne. Z pierwszego się śmieję, a drugiego ci życzę.